Jak pani była wtedy ubrana? Dokładnie to miałam czerwone glany, czarną sukienkę i lekki makijaż. I jak zawsze na czarno. Tak, mniej więcej jak teraz, jakiś luźny t-shirt, koszula może, dżinsy i buty, w których się łatwo biega. No tak jak zawsze, w sukienkę i w koszulę, albo jakąś bluzkę zwiewną. Nie pamiętam dokładnie, jak byłam ubrana, no ubrałam się bardzo szybko, bo to była dosyć spontaniczna impreza. Miałam zwykłą sukienkę. Duża bluza, jakieś dżinsy, czapka, zwykłe jakieś trampki, chyba tak. Jak pan był wtedy ubrany? Tak jak teraz. Czerwone buty, jasne dżinsy i białą koszulę. Pewnie tak jak i dzisiaj. To był chyba chłodny wieczór, więc ubrałem się dość ciepło. Pamięta pani wzór na objętość prostopadłościanu? Jasne. V równa się ABC. V równa się ABC. No oczywiście V równa się ABC. V równa się ABC? V równa się ABC. Jestem dobra z fizyki. V równa się ABC. Pamięta pan wzór na objętość prostopadłościanu? V równa się ABC. V równa się ABC. V równa się ABC. V równa się ABC. Jak znajdujący się w miejscowości Myszków Miejski Dom Kultury łączy się ze sprawą? Nie odpowiem na to pytanie. 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 Nie odpowiem na to pytanie.